Cześć, jestem Kamil, na co dzień jestem zawodowym komediowym mentalistą. Mówiąc bardzo prosto, polega to na tym, że mówię ci, co myślisz, a ty, zbierając szczękę z podłogi, masujesz sobie policzki od śmiechu. Robię to, co kocham, więc to jest tak naprawdę, to jest moja praca, bo z tego głównie żyję, ale to jest moja pasja, moja miłość. Wynika z tego, że nie mam żadnego balansu między pracą a życiem, jestem tym komediowym mentalistą na co dzień. To się też przekłada w innych rzeczach, tak, bo występuję tak. I to jest dość unikalne, bo tak naprawdę takiego w pełni komediowego mentalisty drugiego nie ma w Polsce, więc to jest unikalne, myślę, że na skalę polską to, co robię. To mi pozwala odwiedzać przeróżne miejsca. Występowałem dla ludzi z top 100 listy Forbesa w Polsce. Występowałem na bardzo takich fancy miejscach, nazwijmy je, w których normalnie w życiu mi się nie pojawił. Jak to mój znajomy kiedyś określił, bycie magikiem pozwala ci sprawiać pozór, że jesteś bogatszy niż naprawdę jesteś. Jeśli chodzi o Tarnów, to Tarnów ma takie tradycje magiczne, jeśli możemy tak nazwać. Do roku 2009, od czasów lat 90. funkcjonował tu oddział Krajowego Klubu Iluzjonistów. Także ja zupełnie z tym nic nie miałem wspólnego i nic z tego nie wyniosłem, ale mamy tu jakąś tam historię z tym związaną. A jak się zaczęła w ogóle moja przygoda, to jest bardzo prozaiczne. Bo ja z wyuczonego zawodu jestem piwowarem i prowadziłem browar. I zobaczyłem, prowadząc ten browar, zobaczyłem występ magika. Tak patrzę, myślę, kurde, będę robił takie rzeczy, to będę wyrywał więcej dziewczyn, sprzedawał więcej piwa. Także motywacja była totalnie prozaiczna. Ale wciągnęło mnie, puściłem sobie kilka filmików na YouTube, kupiłem pierwszą talię kart, pojechałem na pierwszy zlot magików, wsiąknąłem. I dzisiaj to jest całe moje życie, cała moja pasja, ale ta droga była długa, bo tak naprawdę to mówimy, zaczynałem od prostych sztuczek karcianych, później gdzieś zacząłem, robiłem takie dziwne rzeczy w stylu wbijanie gwoździ, które robię zresztą do dzisiaj, takie różne tak zwane freakową magię. Gdzieś tak to była naturalna droga, która gdzieś to, co teraz robię, czyli komediowy mentalizm, się wyklarował przez te 7 lat, które się zajmuję tym. Że to było tak naprawdę odkrywanie siebie i tego, co ci najbardziej pasuje. To, w jaki sposób, tak naprawdę kim jestem i co chcę pokazać mojej publice. 7 lat to wcale nie jest dużo. Jest taki fajny cytat, że to nawet nie jest początek końca, ale nie jest koniec początku. To jest tak naprawdę dopiero początek mojej drogi, bo ludzie, którzy mnie inspirują, na których się wzorowałem, to 40, 50, 60 lat, gdzie tak naprawdę ja dalej ewoluuję, dalej szukam tego, kim tak naprawdę jestem. Oczywiście, to już nie jest tak jak 3-4 lata temu, ale dalej gdzieś tam coś doskonale uzupełniam repertuar. Staram się być coraz lepszy. I tak to działa, ale jeśli mówimy o takich, no to jest kilku zagranicznych iluzjonistów, dzięki którym jestem tym, kim jestem. Jest to niestety już świętej pamięci Eugene Burger, z którego wziąłem najwięcej. Zresztą nawet broda. Jeszcze włosy są, ale broda też jest zmotywowana. Który tak naprawdę nauczył mnie wartości siły opowiadania historii. I że magia to jest, czy to, co robię, to jest coś więcej. To nie są tylko proste sztuczki. Dzięki odpowiedniemu skryptowi, historii, odpowiedniemu dopasowaniu, rekwizytom, zamiast zagadki tak naprawdę, czyli jak on to zrobił, jestem w stanie zapewnić widzom niesamowite przeżycie, które będą pamiętać 5, 10, a nawet 20 lat. To jest jeden, drugi taki to jest Richard Osterlind, to jest taki amerykański mentalista, który nauczył mnie bardziej pod kątem tego, jak występować, czyli w jaki sposób, bo mentalizm nie jest widowiskowy. To nie jest znikanie Statuły Wolności, to nie jest przechodzenie przez mur chiński, to jest tak naprawdę praca z myślami. Dzięki niemu nauczyłem się, w jaki sposób to, co robię, robić na wielką skalę. Także mogę to zrobić dla 5 osób, a mogę to zrobić dla 500. Jeszcze z takich ludzi, którzy na mnie wpłynęli, to jest też świętej pamięci Daryl, który pokazał mi, w jaki sposób być taki entuzjastyczny, energiczny, w jaki sposób właśnie ten humor, ta energia zaraża i pokazuje ludziom, że jesteś swój. Jesteś swój człowiek, potrafisz robić niezwykłe rzeczy, ale jestem z tobą. Razem podróżujemy. I ostatni z takich ludzi, z którym bardzo dużo zawdzięczam, jest Juan Tamariz. To jest legenda magii karcianej, który takiego podejścia mnie nauczył.
że nie wiem, twoje życie rób co chcesz. Gdzie maksymalnie staram się oddawać wszystko w ręce widzów, tak? Także sprawiam wrażenie, że ja nic nie robię, ja po prostu mówię ci co myślisz, nie? Nie dotykając, nie robiąc nic. Teraz myślę, że to są ludzie, którym najwięcej zawdzięczam. Są różne rzeczy. Różne rzeczy, w jaki sposób można się nauczyć. Tak, to są indywidualne konsultacje, praca z mentorami, konsultacje z kolegami. Też nie sposób wspomnieć o świetnej grupie magików krakowskich, od których się wiele nauczyłem, razem pracowaliśmy. Więc to też nie sposób. Są seminaria, są książki, są filmy na YouTubie, to nie jest dobry sposób. Jest kilku fajnych, ale to jest na poziomie, jak ktoś z ciekawości chce zobaczyć, to nie jest dobre źródło. Trzeba zagłębić się głębiej, masło maślane, ale z szczegóły i szukać tak naprawdę, bo samych książek to więcej tylko książek niż o magii napisano o religii. Są setki tysięcy książek o magii. Wybieranie materiałów, których chcesz się uczyć, to też jest związane z tą drogą taką, z poznawaniem siebie, poznawaniem tego, no i praktyką. Bo już przeczytając opis jakiś prosty, wiesz, czy to zagra dla ciebie, czy jest zgodne z twoim charakterem. Też wiesz, czego chcesz, co chcesz ludziom pokazywać, jaki chcesz przekaz robić. Przekaz, co chcesz, żeby oni widzieli swoimi oczami. Jak zaczynałem, jest to taka publikacja Boba Cassidy'ego, gdzie podaje 39 właśnie wartościowych książek do przeczytania i opisując dlaczego. I od tego zacząłem. Później pytałem znajomych, co polecają. Potem już sam gdzieś tam na zasadzie dalszej nauki i poznawania, jeżdżenia na konwencje, łapałem jakieś źródła, które się chciałem dowiedzieć bardziej. I często to też nie są tylko książki magiczne, bo dużo też czytam, staram się kształcić pod kątem aktorstwa, pod kątem dykcji, pod kątem wystąpień publicznych. Na przykład uwielbiam metodę Sanforda Meisnera, gdzie teoretycznie to jest stricte aktorska metoda, ale mi dała bardzo dużo pod kątem moich występów magicznych. Taka walka, rozgraniczenia, czym jest magia, czym jest mentalizm, w jaki sposób to się różni, to jest to, czy rozmowa od, czy można to w ogóle łączyć, to jest rozmowa od kilkudziesięciu lat tak naprawdę. Nie mam problemu, gdy się mnie nazywa magikiem, iluzjonistą, ale staram się od tego odchodzić, nie pod kątem jakiegoś tego, co robię, aż tak, bo dla mnie nie ma aż takiej różnicy, albo dla widza, chodzi bardziej o wyrobienie takiej marki, że robię coś unikatowego, że to nie jest właśnie wyciąganie królików z kapelusza, to nie jest krojenie kobiety na pół, albo rozmnażanie gąbek, wyciąganie karty zza ucha. To bardziej pod kątem tego, żeby pokazać, że to, co robię, jest czymś innym. Że ja pracuję tak naprawdę, tak lubię to nazywać, że ja zabieram ludzi w ekstremalną podróż po możliwościach ludzkiego ciała i umysłu. Ta komedia się wywodzi właśnie troszeczkę stąd, że czysty mentalizm może być przerażający. Każdy z nas ma jakieś myśli, których nie chce zdradzić, których się wstydzi, albo których się boi, że ktoś się dowie. Nawet bardzo proste rzeczy, kod PIN, numer telefonu, cokolwiek, nie? Adres. Stąd ta komedia łagodzi ten efekt i czyni taki bardziej przystępnym i do ludzi. To jest to, ale co się może spodziewać? Ciekawego przeżycia, bo gdy kogoś proszę na scenę, staram się z niego zrobić gwiazdę. To, że nie na mnie, nie ja jestem najważniejszy, on jest tutaj ze mną, jesteśmy równorzędni, bo ona jest gwiazdą tego. Zawsze dostaje brawa, zawsze jest w centrum uwagi i ma niezwykłe doświadczenie z pierwszego rzędu tak naprawdę, bo ma te myśli odczytywane, ale nie staram się, nie wchodzę w jakieś takie niefajne rzeczy, nie. To ma być, to jest show, to jest show biznes, więc to musi być ozywka. Poza tym źle bym się czuł, gdyby ktoś się przeze mnie źle poczuł, albo żebym zradził coś, czego nie chcę. Dlatego, jeśli już odnoszę się do myśli, to są często myśli, które się pozytywnie kojarzą. To są albo myśli, które z którym się mogą kojarzyć z kimś, albo z czymś, albo z jakimś, na przykład często odnoszę się do jakichś wspomnień, do jakichś wyobrażeń szczęśliwych rzeczy, które ktoś przeżył. Tak, żeby mógł sobie to jeszcze raz przeżyć na scenie i miał fajne doświadczenie tak naprawdę. Zapraszam do śledzenia moich mediów społecznościowych. Mentalista Kamil Małochleb na Facebooku, Mentalista Małochleb na Instagramie i na moją stronę internetową
www.mentalistamalochleb.pl. Tam publikuję wszystkie informacje na temat tego, co robię, na temat moich prywatnych pokazów, ale też na temat pokazów otwartych dla wszystkich. Publikuję tam też filmy, gdzie możecie zobaczyć drobną próbkę tego, co jestem w stanie zrobić. Także zapraszam i do zobaczenia.